A ty jesteś szczęśliwa prywatnie? Bardzo. Bo ty jesteś związana z dużo starszym od ciebie mężczyzną. Tak rozumiem, to dla ciebie oznacza 20 lat. Dużo. No, my jesteśmy trochę w podobnej sytuacji. Tak. Znaczy, nasza różnica wieku jest mniej więcej podobna. No. I powiedz mi, bo jak ja mówię, to jestem niewiarygodny. Co jest super w takiej sytuacji, a co nie jest super? Aha. No tak, czyli super nie ma, dobrze? Nie, jest super. Absolutnie super, tylko że no, ale ja co jest, tak ale poczekaj, nie myślałam. Ale nie masz tak, na przykład rano, na przykład Renata jak mnie budzi rano, to ona nie budzi mnie, tylko ona sprawdza, czy ja żyję. I to jest depresjonujące, naprawdę. Bardzo mi przykro, ona ja nie tak chodzi nie do spożywczego, ona kupuje już tylko leki. O. Naprawdę. Nie, to tak chcemy nie zrobić jest coś tak wesołego, to nie może lewatywę. Takie tam. Jak to jest u was z Piotrem, którego znam? Z Piotrem, którego znasz... Przekładasz, robisz mu test lusterka rano? O Jezu, nie ma pary, nie żyje, Jezu. Nie. No, nie wiem, jak to będzie za ileś tam lat, ale teraz cały czas jest dokładnie żyje tak samo, jak jest od iluś tam lat, które spędzaliśmy razem. Mhm. I ja jakoś tej różnicy wieku w ogóle nie odczuwam. Możliwe, naprawdę? Że to się kiedyś zmieni, naprawdę. Ale wiesz, że mężczyzna po 50, jak już po seksie, to dziewczyna mówi, o super, zaraz będzie następny raz. A facet po 50 mówi, o nie. No to chyba nie u ciebie.